generalnie ja jestem taką osobą, która nie przyjeżdża na mityngi naprawdę światowej klasy, na które przyjeżdża naprawdę światowa czołówka. Nie przyjeżdżam na nie, żeby biegać typowo na miejsca. Chciałam dzisiaj pobiec naprawdę dobry wynik. Dobrze się czułam, dobrze to wyglądało na rozgrzewce, no ale nikt nie kwapi się, żeby wyjść, nawet żeby mi pomóc. Przed biegiem były troszeczkę inne ustalenia. W czasie biegu wszystko się to zmieniło i wszyscy biegli za mną. Także mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to dla mnie troszkę śmieszne. Miałyśmy współpracować, no ale może taktyka przed samym biegiem się zmieniła, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Generalnie w tym roku dużo podróży, dużo zmian, że tak powiem. Dużo się nauczyłam w tym roku na pewno, bo biegałam w samych najlepszych meetingach Diamentowej Ligi, także to mi bardzo pomaga przygotować się i psychicznie, i fizycznie do tych biegów właśnie na Mistrzostwach Europy czy na igrzyskach, także cieszę się z tego. Nie jestem jeszcze w optymalnej formie, trochę mam, że tak powiem, nie to samo poczucie, co powinno być, ale jeszcze 3 tygodnie do Amsterdamu, także ja jestem naprawdę dobrej myśli. Biega mi się coraz lepiej z dnia na dzień, także miejmy nadzieję, że trafię z tą formą tam, gdzie trzeba. Są to kolejne stopnie w kierunku takim, żeby znaleźć się w tej czołowej światowej czołówce. Ja, jak to powtarzam ciągle, chciałabym się tam znaleźć i trenuję właśnie po to, żeby biegać wielkie wyniki, no i być na podium najważniejszych imprez.